Dzień dobry, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Ostatnio powiedziałem, że mam mało pracowników, znaczy powiem wam tak, to nie jest problem w pracownikach. Jak tobie sobie zobaczymy, no to jest budowniczych teraz 9, 0 robotników przez to wolnych, ale jakby widzicie, mamy ludzi przypisanych do budowy. Tych transportujących towary jest mało, ale to spokojnie, oni sobie teraz pobudują. Problem u mnie jest taki, że nie mam transportu i trzeba pójść w ten transport, czyli pójdziemy w tę logistykę. I ona za chwilę się zrobi. Jak będę miał usługi transportowe, to te wózki, tu będzie szybciej to działać. I teraz właśnie w to chcę pójść, czyli właśnie ogarnąć ten transport. Patrzcie, że oni tutaj ledwo wyzbierali, jest późna jesień. Tu na razie niech się to zbiera. Kupmy tę kartę, tak, usługi transportowe, to się bardzo przyda. Się bardzo przyda. Trzeba więc to rozwinąć. Stawiając może w ten sposób. Jak z tymi domami? Postawili kolejny. Tak. Ulepszmy, ulepszmy. Dobra, domy już są postawione. Domy już są postawione. Muszę się zająć handlem. A później to... Dobra. Handel. Handel. I tutaj minus 180. Ryby sprzedane, sprzedane. Wciąż produkuje bardzo dużo tego wszystkiego. Dobrze. Dobrze, teraz już chyba powinno ruszyć tutaj budowanie. I rzeczywiście tak jest. Zaczęliście na drzewa pod magazyny i pod to. Więc jest dobrze. Ja tu wam daję gwiazdkę. Ja nie chcę... no, macie tu pracować, tylko nie chcę gwiazdki. Okej, narzędzia. Z narzędziami był wtedy problem i on się zaraz znowu zacznie. Nie mam żelaza, więc nawet ta obróbka żelaza mi nic nie da. Trzeba w takim razie... Warsztat kamiennych narzędzi kolejny. Gdzieś tutaj postawić. I niech będzie on tutaj. Niech będzie tutaj kolejny warsztat kamiennych narzędzi. I niech on sobie tutaj działa. My z domami idziemy w górę. Będziemy się w górę też przenosić. Natomiast tutaj rozwiniemy też jakieś ryby. Niedługo postawimy kolejne budynki, ale to na spokojnie. Ulepszymy sobie kolejnego pracownika do rybaka. Na razie kasy nie potrzebuje, a tych pracowników się troszeczkę przyda. Punkt handlowy trzeba będzie też ulepszyć. No i żeby to mi w końcu ogarnęli. Żeby garncarz już robił, bo mam dużo gliny. Tak mam? Stalowe narzędzia jeszcze są, kamienne narzędzia jeszcze są. Gdzie jest moja glina? To jest glina, tak, mam bardzo dużo gliny. A w ogóle jej nie zużywam. Teraz tak. Tak, jest szybciej. Jest szybciej. Jest tutaj szybciej. I będzie też szybciej. Dobra. Te drogi się podziałają. Dobra, przyspieszymy teraz tempo i nic nowego nie stawiam. Po prostu czekamy, handlujemy, aż to wszystko ruszy. Z tej strony jest już ogarnięte wszystko. Tutaj zanieśli. Więc trzeba tylko będzie to wybudować. Tutaj jeszcze zbierajmy. Patrzcie, jest środek zimy, ale na szczęście to nie zmarniało. To ciągle jest. Tutaj ścinają, ścinają. Dzielnie mi tutaj ścinają. Handel idzie. Drzewko technologiczne zbadało mi tę logistykę. Zbadało. Teraz kolejny budynek to będzie rynek. Ale żeby dostać do rynku potrzebuję rewolucję rewolniczą, więc trzeba ważenie piwa, które już mam. Rewolucja rolnicza teraz. Spichlerz. No. Czy chciałbym kupić kartę browar? Nie. Jeszcze nie. Nie mam pszenicy. Ani pieczarek, więc browar jest mi niepotrzebny. Chwilowo. Ale później, jak najbardziej. Dziką kartę weźmy. Dziką kartę weźmy. Mam już dwie. Za darmo przerolujmy. Wystarczy. I dobra, tutaj patrzcie, ile on powycinał, ale nie ma kto tego zbierać. Zarządzanie drewnem ci damy. Zarządzanie drewnem. Jak z tym moim sklepem meblarskim, warsztatem meblarskim? No działają z tymi meblami, działają. Ludzie cały czas tych mebli używają. Rosną, ulepszają. Dobra, tutaj zaczął budować. Magazyn się stawia. Ja muszę się troszeczkę wstrzymać teraz z budowaniem. Ale handel...
Robimy. Ryb jest już... No nie tyle. Dobra, ostatni raz sprzedaję chyba ryby, tak mi się wydaje. Ostatni raz tutaj sprzedaję ryby i poczekam z 2 lata z rybami. Na pewno to, co mogę sprzedać, to trochę skór. Tak, te 60 skór mogę sprzedać i tutaj też 60 skór mogę sprzedać. Dam troszeczkę rybom odpoczynku, niech moi pozbierają więcej. Teraz, jeśli chodzi o skóry, to też wypadało... No, tej zwierzyny trochę tam pewnie jest, więc też wybudujemy coś. Leśniczy, to już chyba nie ma sensu. Chociaż stały dostęp... Nie, on tu sobie jest. Troszeczkę drewna będzie cały czas przynosił. Może być. Może być. Leśniczy też cały czas sobie tutaj działa. Magazyny postawione. Dobrze. Szybciej będą tutaj nosić. Patrzcie, ile tu drewna leży. Nie ma w ogóle kto tego zbierać. Bo to jest cool. Skoro mam tyle drewna, to pomyślę też o kolejnych warsztatach meblowych. No i może o tych pieczarkach. Wiecie co? Tak, tutaj zrobimy plantację pieczarek w tym miejscu. Tu jest co? Do hotelowych. Okej. Okay. Ale pieczarki będą git. Mamy tutaj węgiel, zwiększymy. Tutaj zwiększymy to. No i oczywiście ryby pozwiększamy. 200? Dostaniesz kolejnego pracownika. Oczywiście, że tak. Na tych rybach opieram całą ekonomię, można powiedzieć. 3 chce przyłączyć się do nas, niech się przyłączą. Plus 20% zadowolenia przy produktywności. Dobrze. Teraz tak, no to pasje. No, zadowolenie z pracy jest duże, więc macie teraz te pasje w tych rybach. Produkcja jest wciąż zadowalająca i wszystkie domy są już. Dobra, ale poczekajmy, nie dajmy im teraz kolejnego domu. Mają gdzie mieszkać, więc to jest ważne. Tutaj niech oni to wszystko pozbierają, bo jest po prostu tyle, ledwo wyrabiają. Okej, to postawili. Warsztat kamiennych narzędzi. Już jest. Tutaj jeszcze nie postawili 2, zobaczcie. To sobie zanieśli, ale... Drogę robi ktoś teraz. O, ktoś tu... Ja nie widzę. Zniknął mi, ale ktoś tutaj tę drogę robi. Tyle dobrze. Droga bardzo się tutaj przyda. Moja droga. Okej. I to trzeba będzie zrobić, żeby połączyć ten teren i mogli chodzić. W sumie... Mogę zrobić to teraz. Coś takiego. Nie jest to najbardziej... Najlepiej było przez skróty, ale chcę, żeby to też fajnie wyglądało. To nie ma być wszędzie najszybciej. Dobra. Jak jest u mnie z rybami? Jest już ok. Z wełny jeszcze nie mam. Z tym handlem. Mogę się chwilowo wstrzymać. Mam bardzo dużo ziół. Wiecie co? Ja teraz pierwszy raz sprzedam zioła lecznicze. Jak to dokładnie wygląda? No, pewnie, że tak. Teraz minus 60, jeśli chodzi o zioła. Kup kartę spichlerz, tak? Minus 180. Poszło. Teraz tak. Zwiększymy obciążenie, pach. Będę mógł teraz naprawdę dużo sprzedawać. 3 budynki w zupełności wystarczą. Nawet może pomyślę kiedyś o zmniejszeniu tego, żeby był tylko jeden. Okej. Wysprzątali, więc zaczną teraz budować. Jeszcze drewno. Te drewno muszą sprzątnąć. Więc ich sprzątają. Niech sprzątają. Chwilowo będziecie zablokowani wszyscy. Teraz tak. Drewno technologiczne, logistyka 2. Lecimy. Usługi transportowe. To już się też przyda. Pomiń. Dzika karta. Usługi transportowe. Dobra, najpierw mi to wybudujcie, te jedne. Na pewno trzeba ich więcej. Jedne z jednej strony wyspy, drugie z drugiej. Co ty robisz? Kobieta, wiek 15. Noszą te rzeczy, noszą, ale muszą to wyzbierać szybko, bo jest problem z tym. No ale dobra, tu już prawie wysprzątali jedno, więc może zaraz zaczną budować. Oni nie nadążają z tymi
wiecie, z tym drewnem. Oni tu muszą drewno nosić i tak dalej, i tak dalej. Ustawmy priorytet na tych usługach transportowych. Tylko czy to jest priorytet pracy, czy priorytet budowania? To jest właśnie problem. Okej, zaczęli. Zaczęli tutaj coś robić. Pracownicy dwóch na dwóch, to jest w budowie. No dobra. Trochę tabaka z tym wszystkim, ale poczekamy. Ale poczekamy. Też mi się jakoś nie śpieszy bardzo. Za mało. Co później po logistyce? Logistyka 3, kamienna droga, magazyn, logistyka 4. O, logistyka 5. Idziemy w tę logistykę w takim razie. Cegielnia. Cegły też się przydadzą, ale najpierw zróbmy garncarza. Kolejnych 5 przyszło. Czy ja mam dla nich domy? Wydaje się, że... No nie, nie mam. Nie mam dla nich domów. No i niestety muszę stawiać dom. Na pewno chcę zburzyć tę drogę. Po to, żeby postawić tutaj właśnie dom. Czy postawię dom? Będziemy mogli pomyśleć o tym, żeby tutaj znowu tę drogę ulepszyć. Tylko patrzcie, oni teraz noszą to drewno. Byleby jeden budynek poszedł. Jak jeden już pójdzie, to już później kolejny. To już powinno być szybciej. No to już by sprzątali, nie? To już by sprzątali. Źle, no tutaj jeszcze skóry. Dobra, handel. Ryby teraz. Minus 180 poszło. Minus 180 poszło. Minus 180. Minus 300 poszło. 5500. Nie wiem, czy nie, żeby się z tego nie wydobyć, to ja. Czy czasem nie powinienem trzymać jakieś zbierania tego, co mają robić. Czy to ustaw priorytet teraz na budowniczych. Potrzebuję coś takiego. Czy budowniczy... Robotnicy transportują towary i zbierają zasoby. Zobaczmy na razie. Czy to przyspieszy, czy ja muszę do robotników to zrobić? Czy jak dam, teraz przypisałem na sztywno budowniczych, czy coś mi ruszy? Jakaś budowa. Teraz populację będę miał na 100 w ogóle. Patrzcie, opuścił moje miasto bezdomny. No wiem. Ktoś w końcu zacznie mi tutaj robić to, co chce. Tyle tego po prostu leży drewna. Wiesz co? Teraz tak, wytnij postać. Priorytet sadzenia. Zróbmy im priorytet sadzenia teraz. Priorytet sadzenia. I ty priorytet sadzenia. Dawaj. Zasadź dowolne drzewa. No i zrobimy coś takiego, bo rzeczywiście oni biegają teraz z tym drewnem. To nie mogą mi tutaj budować. Robotnicy transportują towary, zbierają zasoby. No właśnie, kurde, nie wiem, czy jak ja ich teraz przydzielę do budowania budynków, to czy oni będą rzeczywiście budować budynki? Bo tu też nie budują mi tego domu, nie? O, za dużo towarów, za mało tego wszystkiego, kurczę, no. No może teraz, jak rzeczywiście z tego drewna nie dorzucam im cały czas, to wyjdę z tego. Ale zrobiłem sobie nieciekawą sytuację. W sensie nieciekawą. Jest dobrze, bo prosperuje to wszystko, że nie jestem w stanie tego obrobić nawet. Ale no wiecie, o co chodzi. Mogę spokojnie te 300 ryb też sprzedać. Patrzcie, mam 10 tysięcy. Przejąłem kolejną prowincję.
kolejną prowincję i kolejną prowincję. O, ale przejąłem prowincji teraz. Dzięki temu dużo będziemy pieniędzy zyskiwać, ale no. Autozapis, dobra. Weźcie mi, zacznijcie budować. Wy na razie to ścinacie tutaj, żebym... Wy chociaż ten dom mi postawicie? Wiecie co, ja nie będę ustawiał żadnych priorytetów. Ich to samemu... O, teraz 12 się zrobiło budowniczych. O! Czyli to jednak... Dobra, zobaczymy. Jest 12 budowniczych. Tutaj zatwierdźmy to, co mamy. Spichlerz warto by też postawić, ale no... W tej sytuacji... Dobra, dom. Dom się stawia. Jest i on. Kamienna izolacja dla ciebie, panie. Teraz tak. Skoro mam tyle kasy, czwarty pracownik, zarządzanie drewnem, tutaj nic, patrzę, gdzie mogę cokolwiek jeszcze ulepszyć. Niedługo będę mógł kolejnego pracownika też tobie dać, dobrze. Dobra, dom się postawił. Trzech chcę przyłączyć do mojego miasta. Na razie odrzućmy. Jeden i tak wszedł. No, ale to dobra. Niech już tak będzie. O, pokażcie mi, czy wy wreszcie mi tutaj ruszycie z tą budową. Czy nie do końca. Bardzo zakorkowany. O, czy ty zbierasz? Co ty zbierasz? Skąd? No coś tutaj... Sadzisz drzewa, ty jesteś leśniczym. O, zbieracie, wreszcie. Dobra, zbierają. Muszę im dać trochę czasu. Po prostu. Niech mi to wyzbierają. Ryb minus 180. Bo wiem, że ryby sobie nadrobię, nie? Zaraz, to też mogę to tak sprzedać nawet do zera. I na samej dziczyznę przez chwilę pojechać. Dobra, minus 300 i zobaczmy. Zostało mi 84 ryby. Zobaczymy, ile będzie zaraz. Niech mi tylko tutaj przejdzie ta tabaka, która się zrobiła. Już chyba przechodzi, bo widzę, że to wyzbierają. Będzie już dobrze. Zobaczcie, tutaj tego tyle leżało. To jest wszystko już wyzbierane. Zaraz powinni zacząć coś mi tutaj budować. Albo tu, albo tu. No tu jeszcze leży dużo rzeczy, więc nie mogą. O, tyle też gliny. Pokaż drzewko ulepszeń. Technologia rancha. Technologie grzewcze. Dajmy im technologie grzewcze. Kombo budowlane. Zdobądź kombo. O, dobra. Tu krzewy, technologie rolnicze. Do farmy. Znaczy niech idzie w coś takiego. Chociaż to kamienną drogę zróbmy. Zróbmy tę logistykę. Rynek. Kupmy kartę rynek. Tylko nie budujmy go jeszcze. Jeszcze go nie budujmy. Czy tu mi to wyzbieracie coś? No, no, no tu. Panie. Pan żeś przeszedł. Przenieś zasób. Miejsce, teren budowlany. No, to przenosisz czy... Nie. Czy to się nie zbagowało? Zobaczcie, że on chodzi obok tego, zamiast przenieść zasób, to dochodzi. A miejsce w magazynach? Jest. Tu jeszcze widzę owoce jedne, których też nikt nie podnosi. Pobierz jedzenie. Stąd, ale stąd weź, błagam, weź stąd. Och, weźcie mi to, ratujcie. Dam 29 jako budowniczych. I co teraz? Jeżeli dam 29 ludzi na budowanie, czy mi to ruszycie w końcu?
Simpson bezdomno opuścił moje miasto. No, sorry, Simpson. Zobaczmy, co się stanie, jak taki dałem automatycznie, odgórnie dałem im, mają mi budować. Tylko właśnie, czy budowniczy, czy ja to ma być robotnik? Czy co? Tak, zwolniłem dużo osób, w sensie zwolniłem, dodałem ich do noszenia zasobów teraz. Zobaczmy. Żywności, patrz jak... mało. Teraz będzie mało, bo spadnie przez to, że ludzie pewnie przestaną pracować w tych miejscach, w których ich tam dałem. Ale muszę, po prostu niech oni... Tylko skąd wy zbieracie? Stąd mi zbierajcie. Dobra, zajmę się sprzedażą leków po prostu. Zioła. Minus 300. Handel. Minus 180. Handel. Minus 180. Handel. Weźcie mi tu, poogarniajcie wszystko. Tak jest tutaj na plusie. Zjedzenie, mimo tego, co zrobiłem. Dobra, może jak wyzbierają to, to zaczną mi zbierać tu? No nie wiem, mam nadzieję. Poczekajmy, dajmy im szansę na wyzbieranie tego wszystkiego. W ogóle jak to fajnie wygląda. Mróweczki mi tutaj łażą zbierać. Wielkie żniwa zrobiliśmy. Dobra, to jest dobry moment, że ja wiem, że jestem w stanie utrzymać się z tego, co mam. I tutaj zacząć sadzić pszenicę. Albo nie, tu dalej zioła, a tu pszenicę. I jest zima. Czy wy zbieracie mi tutaj? Błagam. Zacznijcie mi zbierać to, co trzeba, to, co chcę. Powinno być taki ręczny przydział, że po prostu A czekajcie. Nie. To nie jest to. Myślę, czy to po prostu nie jest bugowane? Że to jedno mi blokuje budowę, nie? Bo patrz, on tutaj chodzi. Oczekiwanie na oczyszczenie terenu budowy. Ale kto to ma oczyścić? Weź ty oczyść. Magazyny pełne. Teraz jeszcze. Dobra, ustaw priorytet prac. Żadnych priorytetów. Sami sobie to ustawcie. Bo teraz się nie przetwarza przez to, więc magazyn mam pełny, nie? No właśnie. Teraz to już w ogóle. Nie wiem. Zróbmy tak. Nie, bo jak wyburzę, to znowu będę musieli stąd rzeczy zabrać, które już tu przynieśli. Chore. Ale zaraz, co tu blokuje jeszcze? No to już by mogli zacząć budować. Słupek? Nie. Zobaczmy, co, jak to teraz będzie. Magazyn pełen jest przez skóry, glinę. Glinę teraz sprzedam, dużo gliny. Bo gliny nie przerabiam, więc sprzedanie tego będzie ok. Ok. Postawmy tutaj rynek koło domu i zobaczę, czy to szybciej pójdzie z wykarczowaniem tego też. Plus będą musieli zacząć nosić tam rzeczy. Glina, minus 300. Zioła. No, minus 180 w sumie też sprzedajmy trochę. I teraz tak, ty zioła. Zioła lecznicę, minus 180. No i poszło. Przedane trochę. Pokażcie mi z tym. Dobra, mamy tutaj magazyn? Mamy. Trochę się oczyściło miejsce. Oczyściło. Zacznę mi to budować, mam nadzieję. Dobra, od razu im stawiam tutaj domy. No i zobaczymy, czy domy przynajmniej pójdą, bo możliwe, że muszę tak to trochę wymusić, że jak teraz pójdą domy, to jakoś ruszy. No zobaczmy. Miejmy taką nadzieję.
Okej. Proszę mi z tą gliną lepiej. O, proszę, poszło. No, ruszyli. Czyli garncarz już jest. Dobra, damy radę. Jak garncarz jest, to i tamto pójdzie. Zwiększyliśmy im wydajności, więc użyliśmy trochę rzeczy. I tutaj też chodzą. No, oczyścili. Działa to. Mała tabaka. Udało się. Wyprodukuj 500 ceramiki. To jest fajne, bo ruszyliśmy ostro do przodu. Miejmy nadzieję, że i z tym pójdziemy. Bo to usługi transportowe tutaj, jedne. Drugie usługi transportowe. Teraz księga oszczędności. Wróćmy tu. Usługi transportowe jeszcze jedne. Postawimy z tej strony. No, ruszyli też, też ścinają. Okej, okay, skoro już tak... Priorytet sadzenia, ale to jest priorytet. Czyli wciąż te drewno produkują, ale więcej sadzą. Okej, okay, na razie niech tak będzie. Na razie niech tak będzie. My sobie zwiększymy tutaj produkt... Ja jestem w stanie... Jestem w stanie zwiększyć nawet budowę. Ale to tak nie działa, bo to tutaj siedzą głównie teraz. Dobra, 1000 ryb znowu. A jak jest z żywnością? Dalej produkujemy dużo, czyli ryby minus 300. Handel. Minus 180. Handel. Minus 180. No, czemu równa się dałem? Dobra, handel. Trzech chce przyłączyć się do mojego miasta. Niech się chcą przyłączyć, niech się przyzwyczają. Zużywanie mniej zasobów. To mniej zasobów się przyda. Zrównoważony rozwój tutaj. Nie mają domów, ale te domy im zaraz wybudujemy, bo widzę, że tutaj już tak, zasoby poprzenosili, drewna ścinają, będzie dobrze. Już 95 ludzi mamy. Pełny inwentarz wyjściowy. Priorytet prac, tutaj nic nie robię. Zero robotników, są budowniczy sami teraz. Dobra, jak tutaj to wygląda? Zaczęli coś budować? Mamy czterech. Okej, okay, czyli to zaraz postawią, mam nadzieję. To wy? Wasza czwórka? Tutaj jeszcze łażą, ale... Tu jest jeden. A to jest pracownik, czy budowniczy? Dobra, tu już budują rynek. Tu już budują rynek. I ścinają tutaj drewno. Idzie, poszło, ruszyło, świetnie. Teraz ich zostawię jeszcze, żeby te usługi się postawiły, ale dobra, ryneczek będzie w porządku. Dostarcza wszystko, czego potrzebują gospodarstwa domowe w jego promieniu. Ulepszmy trzeciego pracownika, zarządzaj rynkiem. Chlebki, chlebki, pizza. Wszystko niech mi dają. Sami będą im do domu dostarczać, więc ludzie będą mogli więcej czasu spędzić na pracy. Czyli mamy Uber Eatsa. Ho! Uber Eatsa im załatwiliśmy. Glovo bardziej bym powiedział. No, Glovo. Okej. Okay. Dobra, no to tutaj też już jest wszystko załatwione, ale słuchajcie moi drodzy, myślę, że to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję wam bardzo za obecność i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!